Witam i zapraszam do oglądania kolejnego mojego filmu. Tym razem zajmiemy się tematem ewidencji oraz rozrachunków z odbiorcami. Na podstawie pięciu przykładowych operacji pokażę, jak z wykorzystaniem przykładowych kwot, konkretnie na liczbach, przedstawić sposób ewidencji takich operacji, które są typowe dla rozrachunków z odbiorcami. Jeśli ten filmik jest w tej formie, na tym etapie dla Was zrozumiały, jak najbardziej zadanie można przepisać w samotności, czy ucząc się z kimś innym, omówić sposób rozwiązywania. Jeśli jednak są jakieś wątpliwości, niejasności, nie wiemy skąd się biorą poszczególne kwoty, zapraszam do kontynuowania oglądania tego filmu. Postaram się wszystko przedstawić na tyle jasno, żeby już nie było więcej pytań. Operacja numer 1 mówi o tym, że firma sprzedała wyroby gotowe o wartości 10 tysięcy złotych w nawiasie bez podatku VAT. W tym zadaniu ja uwzględnię ten podatek VAT. To wszystko zależy od tego, czy osoba prowadząca ćwiczenia, czy też wykładowca akademicki w danym typie zadania chce uwzględniać podatek VAT. Jeśli firma uznamy, że jest VAT-owcem, do wartości sprzedanych wyrobów musi doliczyć 23% VAT. A więc operacja pierwsza ewidencjonuje sprzedaż wyrobów. Możemy więc powiedzieć, że na takim koncie wynikowym przychody ze sprzedaży po stronie kredytowej odnotowujemy kolejne wzrosty przychodów, a po stronie debetowej następuje przeksięgowanie na inne korespondujące wówczas konto, które zbiera wszystkie przychody. I dlatego na koncie przychody ze sprzedaży po stronie kredytowej mamy kwotę 10 tysięcy złotych. Z tytułu sprzedaży wyrobów gotowych mamy naliczony podatek VAT, który oczywiście w Polsce ma wartość obecnie 23%. I jeżeli sprzedajemy towar o tej kwocie, musimy do ceny netto doliczyć 23% tego podatku, a więc będzie to 12,3 tysiąca złotych razem. Tyle będzie nam na korespondującym w tej pierwszej operacji koncie rozrachunki z odbiorcami będzie wynosiła kwota, którą ktoś będzie musiał nam zapłacić. Na tym koncie, oczywiście po stronie lewej debetowej, odnotowujemy wszystkie wzrosty należności albo tutaj spadki należności po stronie kredytowej. Pamiętajmy, że tu są wzrost należności, tu są spadki należności, tu są wzrosty zobowiązań, tu są spadki zobowiązań. Na tym koncie ogólnie rzecz biorąc w ten sposób zawsze ewidencjonujemy wszystkie zmiany co do należności i co do zobowiązań. A więc ta kwota plus ta kwota po prawej stronie kredytowej daje nam kwotę razem 12 300 po stronie debetowej. W operacji numer 1 firma otrzymała przelew w wysokości 5 000 zł. A więc wiemy, że na koncie aktywnym rachunek bankowy mamy wzrost stanu tego konta po stronie debetowej z numerem 2 na 5 000 zł i na koncie rozrachunki z odbiorcami mamy wyksięgowanie należności, które tu by były dodawane, tutaj ujmowane na kwotę 5 000 zł, ponieważ ten przelew wykonał odbiorca, a więc on zmniejsza swoje zobowiązania. Inaczej mówiąc, zmniejsza nasze należności, a środki stają się elementem stanu konta rachunek bankowy. W operacji numer 3 firma otrzymała weksel od odbiorcy na kwotę 8 000 zł w celu uregulowania zaległych należności. A więc jeżeli nam ktoś jakby jest dłużny pieniądze i nam wystawia weksel, to oznacza, że my jako firma, która sprzedawała, wyksięgowuje w tym momencie należność po stronie kredytowej na koncie rozrachunki z odbiorcami kwotę przykładowo 8 000 z numerem operacji numer 3 i uznaje, że wartość tych 8 000 obecnie stanowi na przeciwnej stronie konta inne środki pieniężne kwotę 8 000 złotych. A więc ten tutaj wystawiony weksel stanowi element innych środków pieniężnych, na przykład obok nich mogą być czeki rozrachunkowe.
Oczywiście może być prowadzona jakaś analityka, jakby konto analityczne pod tytułem weksle, do tego konta inne środki. Kwestia, jak zaawansowane rozwiązania zadań są wymagane. Czwarta operacja. Firma posiada w swoich księgach należność w wysokości 10 tysięcy złotych. I jeśli po wielu próbach windykacji stwierdzono, że należność jest przedawniona i nieściągalna, to my w tym momencie uznajemy, że już nie odzyskamy tych należności, czyli je wyksięgowujemy na ustaloną kwotę, przykładowo 10 tysięcy złotych, i uznajemy ją jako pozostałe koszty operacyjne, ponieważ musimy wrzucić niestety w koszty należności, których już nie odzyskamy. Dlatego tutaj mamy 10 tysięcy złotych i są to pozostałe koszty operacyjne, bo związane z prowadzeniem podstawowej działalności gospodarczej, ale nie bezpośrednio związane z samą produkcją i sprzedażą. To są takie uzupełniające koszty, z którymi musimy się liczyć. W operacji numer 5 firma sprzedała towar o wartości 20 tysięcy złotych z terminem płatności 30 dni. Jeśli firma nie uregulowała należności w terminie, to nasza firma miała prawo do naliczenia odsetek w wysokości 2% miesięcznie. I stąd się właśnie bierze wartość 400 zł w operacji numer 5, ponieważ 2% razy 20 tysięcy w skali jednego miesiąca daje nam 400 zł, i na koncie rozrachunki z odbiorcami mamy nie tylko jakby wartość gdzieś w domyśle tych 20 tysięcy, ale mamy prawo do zwiększenia naszych należności o wartość odsetek od kwoty tutaj tego zadłużenia, które gdzieś wcześniej było dokonane, i teraz ktoś nam nie jest dłużny 20 tysięcy złotych, a 20 tysięcy złotych plus dopisane dodatkowo odsetki. Na koncie rozrachunki z odbiorcami rejestrujemy operację piątą w postaci samej kwoty tych odsetek. I wartość tych odsetek możemy uznać za przychody finansowe, bo są to dodatkowe pieniądze, które nie są związane z działalnością operacyjną, tylko ze sposobem rozliczenia się za płatności. Związane oczywiście z dostawą pewnych produktów, czy z tak. Więc skończyłam omawianie tego zadania. Jeśli wszystko jest na tym filmie jasne, bardzo się cieszę. Jeżeli będą jakieś pytania, proszę pod filmem zadawać pytania. Gdy będę miała tylko możliwość, odpiszę. Wszystko mam nadzieję, że będzie zdecydowanie jaśniej. I oglądajcie pozostałe moje filmy. Wszystkie są posegregowane. Filmów nagrałam już na tym kanale plus projekt w serwisie YouTube całkiem sporo. Co do rachunkowości finansowej, mam nadzieję, że wszystkie są dla Was merytorycznie zrozumiałe, poprawne i łatwiej będzie Wam podejść do kolejnych zaliczeń. Zapraszam do oglądania.